Dwa. Ginie. W linie do Blacka, szybko wyrówna. Jazda, jazda, PKŚka na lewą stronę. Otworzyć ogień. Ruszamy. Mamy ogień za pole do przodu. Dawaj. Taka. Czekaj. Wyrównać do mnie linia. Powoli w przód. Co jest tam z prawej? Wyrównaj! Dobra, wchodzimy do obozu i dobijajcie tych skurwieli. Cienki, weź go wychać. Na 3-4-3. Widzę go, widzę, ale nie wiem, czy to ściągnę z tej odległości. W dolinie, teraz się opatruję. Ale gdzie? Centralnie w dole? Przy drzewkach na dole. Tak, przy drzewkach jest. O! Poszły tam teraz smugowy. Dobra, chyba padł. Wstrzymać ogień. Alfa, wstrzymać ogień. Tak już chyba leży. I no, ci co mają lunety, to nie spróbują zdejmować konkretne cele. Ci co nie, niech po prostu kładą zaporowe w stronę obu umocnionych pozycji. Bo oprócz bunkra, który mamy na Zemucie 350, na 0 dokładnie jest druga umocniona pozycja. Parat 3885, który zaznaczył nawet na mapie. W momencie, w którym, znaczy, no Alfa wejdzie do akcji, Echo ewentualnie spróbuje ciągnąć się za nimi, żeby jeszcze położyć ogień tam na tych kolesi po drugiej stronie, i Alfa generalnie spróbuje wskoczyć pod bunkier i zająć go, ten pierwszy bunkier. Wy macie po prostu, raz, że narobić dużo hałasu, dwa, że ich przestraszyć, trzy, że wy... Idziemy. Prawa strona, nie wyrywaj. Black, trochę przyspiesz.
No włączy się tutaj i zaczynamy na pierwszej wysokości nagrania na 3-4-0. Stój! Gleba. Zdejmujemy go ci 150. Można otwierać ogień? Tu alfa przyjechał. Wygląda na to, że cele zostały Ej, kurwa, jest pozycja. Ale poruszamy na górę, do punktu na 340. 320. Na 320, Black. Po lewej masz zasieki, w tamtą stronę. Przyjął. Alfa w linie. Dobra, zwolnij, Black. Alfa przyjąłem. Echo, eliminacja wszystkiego, co pojawi się na wzgórzu, na grani przed nami, na 350. Psychorak, normalnie dobry punkt.